Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Krystianek, ze mną jest Kacperek oraz Maciuś. Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy dla was vloga z konferencji FAME MMMY. Nie możemy się doczekać, aż będą się działy dymy w tym materiale. Serdecznie zapraszamy do oglądania, do subskrybowania tego kanału, do łapeczki w górę i zapraszamy po następne materiały. Witam bardzo serdecznie w najbardziej losowej sądzie FAME MMA przed konferencją, bo zadajemy dzisiaj pytania ludziom, wszystkim zgromadzonym. Pokaż ludzi zgromadzonych, pokaż, ile tutaj osób czeka na konferencję. Na jaką walkę tutaj głównie czekasz? Na Murana. Na Murana? A dlaczego? Dlaczego? Bo go nie lubię. Rozumiem, że jesteś połamany, no dosłownie. No, szczęki bardziej. Szczęki bardziej. Don Casio Król. Casio Król. Po czwarkę. Na jaką walkę najbardziej czekacie? Don Casio. Don Casio autorytet. Don Casio autorytet. Czemu autorytet? No, jego zachowanie jest po prostu królewskie, boskie. Wzoruje się. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Polak Wiegór definitywnie, dlatego że wydaje mi się, że to będzie dobra sportowa walka, no nie wiecie, co chodzi. Wiegór jest bardziej taki grapplingowy i tak dalej, a Polak jest taki stójkowy bardziej, więc to będzie ciekawa walka, tak mi się wydaje. Ja walka kobiet. Która? Ja w zasadzie na obie te walki, zawsze walki kobiet najbardziej mnie interesowały. Jakbyś mógł wybrać dowolnych dwóch zawodników, jakiś nawet którzy nie walczyli wcześniej, freaków, sportowców, którzy by najbardziej system na fejmie. I chciałbym matę? Zostawiłbym, nie wiem, z Japczanem. Z Japczanem matę? No dlaczego akurat matę z Japczanem? By była zadymka, nie? Japczan. W pierwszym miejscu byłby Casio na pewno. I kogo by tu do Casio dobrać? Czekawi McGregor, no nie? A czekawi Nurmagomedów. Don Casio i Andrzej Gołota. Dobra? Ewidentnie. Ewidentnie? Tak. Murat z Zajmanem by***wali. Najseksowniejsza zawodniczka fejmie MMA. Była Lil Masti, no ale już jej nie ma. Chyba Zusia. Zawodniczka? Żadna. Serio? No. Żadna? Serio, żadna mi się nie podoba dziewczyna. Czyli bardziej rozumiem, ale takie artystyczne gotki rozumiem tutaj. Najładniejsza zawodniczka? Tak. Kurwa, no nie wiem. Kto byś się chciał umówić? Nie, Marty Renty. A gdzie byś ją zabrał na kolację? Na Hawaje. Hawaje, tak? A, bo w bikini będzie chodziła. Ta. Jeśli właśnie miałeś wybierać zawodniczkę, która jest najpiękniejsza, najładniejsza, najseksowniejsza, którą byś wybrała? Zusię. Zusię. Marty Renty. Zusię. Zusię, Zusię. Zusię. Marty Renty. 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 Zusię. Zusię, Zusię. Może być Zusję. Może być Zusję? Może być Zusję. Ale tylko może być? Może być tylko. Ej, słuchajcie, ważne pytanie do wszystkich. Jungle Osia czy Oliwka Brazil? Jungle Osia! Ale zgrany tłum! Polski Ping, Wiesio, Manaczko, Stary, jak to jest wrócić na YouTube'a, stary, po takim czasie? No w sumie to nie wiem, jakoś dziwnie, to już bardzo pozmieniał ostatnio. Dużo się dzieje. Nie wiem, w ogóle od bana dostałem jakieś 3 dni temu. Bo jak wracałem kiedyś ze szkoły, to spotkałem takiego kolegę Pawła. I on też wracał właśnie do domu i pojechaliśmy później do Biedronki. Tak. I ja kupiłem tam lody, co nie? Tak, tak. I później ekipę lody? Lody ekipy? Tak, tak, lody ekipy. O smaku Marcysin 13. Trąby. O smaku trąby, no. Jak to napinała Oliwia Brazil, dupa tak tu staje, Jezus, o Maryja i właśnie będziemy jeździli po piętrach, bo moja dupa poradziła sobie z wszystkimi piętrami. Nie. Murański czy jego ojciec? Jego ojciec. Wujek jego Władek. Ojciec. Wujek Władek. Psst. Hej, cześć. Muran czy stary Murana? Muran. A czemu nie stary? Bo młodszy lepszy. A młodszy lepszy. Ojciec sympatia. Tak? Jego ojciec zdecydowanie. Jego ojciec. 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 Muran czy stary Murana? Stary. Stary Muran. No. Skup. Teraz mam takie flashbacki, bo kiedyś jak chodziłem do kościoła i byłem instrumentem. Znaczy nie byłem instrumentem, ale tam udzielałem się. I ja zawsze jak tam podchodziła do mnie zakonnica i dawała mi mikrofon do buzi, żeby po prostu powiedzieć coś, zaśpiewać, bo to było tak, że każdy miał po prostu jakieś. Jak ja wchodził mój refren, to ja wiesz, ja śpiewałem i wtedy czułem jakby nie dotykać mikrofonu, czułem jakby ten cały obśnienie go na swoich wargach, mimo tego, że nie dotykałem. To było takie dziwne chore i do tej pory mam flashbacki i dziwnie mi się mówi do tego mikrofonu. Także to poświęcenie dajcie go. Słuchaj, ja chciałbym ci zadać pytanie, a czy to nie był inny mikrofon na zakrystii? Są takie długi w ogóle. Spróbujecie kanał Pana Szystego? Jeszcze nie. Chodzisz? Bardzo fajny kanał, stary. Tam vlogi robimy, z kolegą sobie gadamy i w ogóle śmiejemy się z niego. Ja bym się chcieli, to wiecie, bardzo fajne miejsce. Możesz tam komentarze dawać i lajki też można to zostawiać. To będzie gruby krok. Tak. Jest. Ten? Cyk. Cyk. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Proste. Dokładnie. Dokładnie tak, tak się buduje potęgę. I wbijam tak, to ujmę. Słyszałem, że sy rybka potrenowałeś tam stuję. Tylko nie wiem, czy wiesz, głupia ściero. 2 razy 0, to i tak daje 0. Pytacie mnie, czy na walce
zawsze mnie łapie jakiś stres. Mordy od niego to lepiej kopię nawet GPS. Dość proste sobie spadam i tak to przyjmę. To są Stany Zjednoczone, ty masz stany depresyjne. Jeszcze raz nie sprawdzaj dla zajawki. Ja miękka faja, ty nigdy nie masz paczki. To jest proste sobie spadam i zgmijam w pędzlach. Paczki to ci przysyłali z mopsu na święta. Padam, powiem tak tu jaśniej. Mogę wyjaśnić tu ciebie i tu całą paczkę. Jaki rabarbar, powiem pizdo. Na walce będziesz miał jeszcze większy problem niż gola z dykcją. A jak padam, jesteś rozwiązany. To każdy z ciebie gorszy niż za tym jest rozpary. Jako raper wypowiesz na temat tej zajętej sytuacji UWW? Nie. Nie no, zajebiście, bardzo przyjemne przeżycie. Fajni chłopaki pocisnęli, fajne. Dobry przekaz leci, jest dobrze, lecimy kurwa tutaj. Fajni punchlinerzy, fajne. Takie dymyże hej, co nie? Dymyże hej. Dymyże hej, ale tylko tłukło coś. To się podwyzywali, podobno bicie mają jeszcze w oktagonie. Moi drodzy, Mateusza Murańskiego w walce z Arkadiuszem Tańculą zastąpi jego ojciec, Jacek! Stary wstał! Stary kurwa wstał. Pan Jacek? Daj gryza. Ale... Kurwa gruba. Słuchajcie. Warunki. Jezu, jaki słodziak. Niesamowity jest, naprawdę. Czyli utopia z pieskiem. On ma wyjebane. On to jest obserwuje publiczność. Nie został. Kasperku, nagrywasz już? Super, świetnie. I tym pięknym, pozytywnym akcentem face to face kończymy drugą konferencję Gali Fame MMA. Było dość ciekawie, kamusia wypita, konferencja dobiegła końca, a sprawdzimy teraz wrażenia publiczności po tej grze konferencji. Tak było, nie ściągam, naprawdę. Wrażenia po konferencji. No ta ostatnia część to była taka coś typa, zasypiałem sobie, ale myślę, że Jacek Murański zaskoczył wszystkich. Mam nadzieję, że tak dostanie dol, bo to są farmazony i***ne. To prawda. I no, szczerze mówiąc, tyle w temacie. Jak wrażenia po konferencji? Bardzo fajnie. Mi się podobało i było fajnie. Śmiesznie bardzo. Jak dopingujecie związek Polaka, Wiewióra i tam Ferrari jeszcze był w tym? Tak. I kibicujecie? Tak, jak najbardziej. Adrian jest bardzo miły, więc bardzo fajnie. Myślisz, że to ma to szansę chyba, co nie? Dobre chłopaki są, my się dogadają się. Pewnie. Ferrari na pewno coś zrobi, no. Władca piekieł, no kurde. Weźmie wrota, otworzy swoje. Nie wiem które, ale no. No właśnie, wszystko się układa w całość, co nie? No. A w ogóle według was były dymy, czy taka stypalność? Bitwa dzisiaj była bardzo mocno. Ale zajebista była. Mi się Wiewiór dzisiaj naprawdę gratuluję. Zajebisty freestyle, naprawdę. No, generalnie zajebiście. Jestem ciekaw tej walki Wrzostka z Kasiuszem, nie? Bo... Ja jednak no chciałbym, żeby Kasia w końcu dostał, nie? Bo to już trochę się za długo... Stypa czy dymy? Stypa, chuj. Stypa.